Znajdujemy się dzisiaj w pięknej miejscowości Starzyno w gminie Puck, na kaszubskich dożynkach gminy Puck. Jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez gminnych. Piękne wydarzenie, ponieważ dzisiaj właśnie dziękujemy rolnikom z terenu gminy Puck za ich trud, który wkładają codziennie w pracę na polach. Dziękujemy za obfite plony, które w tym roku, mimo trudnych warunków atmosferycznych, jednak były faktycznie zadowalające. Cieszę się bardzo, że razem z mieszkańcami mogę dzisiaj świętować w trakcie tego wydarzenia. Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie pogratulować gospodarzom dzisiejszej imprezy, a więc wszystkim mieszkańcom Starzyna za tak pięknie przygotowane wydarzenie, takie piękne dekoracje, które możemy obejrzeć na ulicach miejscowości. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym pięknym wydarzeniu, wyjdą stąd zadowoleni, z uśmiechami na twarzy. Za nami już większość interesującego programu, na który składał się m.in. konkursy, układanie krótek, rzut stolemowy, slalom z taczką zboża w Skorzniach. Mieliśmy też wspaniały przykład występów regionalnych, tak? Mieliśmy na scenie zespół Bursztynki, Strądowi Westę, Manioci. Myślę, że taką furorę zrobił zespół, który grał przeboje lat 80. i 90. Vinyl Band. Także bardzo dużo ludzi się bawiło, tańczyło. Oprócz tego trzeba wspomnieć o bardzo dużej ilości wystawców naszych regionalnych. Pojawili się też twórcy ludowi, rzeźbiarze, twórcy tabakier. Także jest czym wybierać, jest co oglądać. Myślę, że przed nami jeszcze wspaniała zabawa, wspaniały wieczór i koncert Landery. Pierwsze miejsce i bardzo się cieszymy, ponieważ cała ekipa, było nas 14 osób, walczyliśmy dzielnie przez naprawdę długie dni, wieczory, robiliśmy, cieszyliśmy się, że powstaje. No i jesteśmy bardzo zadowolone, że nasza praca została doceniona. Do wykonania wieńca użyliśmy 4 zbóż, mamy pszenicę, mamy owiec, pszenżyto i tutaj na dole jest zrobione, to jest z jęczmienia. Do tego korzystaliśmy z kwiatków, które są na pewno na naszych terenach. Używaliśmy jeszcze trawy, do tego mamy też trochę ziół. No i trochę liści kukurydzy, więc wszystko to, co powinno być. Tak, tradycja wieńca żydowego jest świetną tradycją. Jest to kunszt wielu, wielu osób, jest to świetna praca. Praca, która naprawdę przynosi efekty. Dzisiaj podziwiałem dożynkowe wieńce z każdej praktycznie, z każdego sołectwa gminy Puck. Wszystkie mi się podobają i powiem szczerze, że komisja ma bardzo ciężkie zadanie, aby wybrać te najlepsze, ponieważ tak naprawdę każdy jest inny i w każdego włożono mnóstwo pracy i każdy moim zdaniem zasługuje na to pierwsze miejsce. Yeah.
Gosiewi śpiewają. Piję na ślące miast, łękamy łęcie zna. Łęcotki są nasze, krótki gotowy, rodzinne kaszywe. Z tobą stać, bez ciebie nie mam, nie mam, nie, nie.